I nie ukrywam, zanim przejdę do Bożego Słowa, do kazania, chciałbym powiedzieć, że bardzo, bardzo się cieszę, że was widzę. Niektórych z was już bardzo dawno nie widziałem. Wy mnie pewnie też nie. I jestem w związku z tym bardzo ciekaw, co u was słychać, jak się macie. Jak przechodzicie ten czas próby doświadczenia, ograniczeń wszelkiego rodzaju, może braków, spoko, różnie. To ja wam powiem, na przykład u nas się też trochę zmieniło w życiu, od prawie pod połowę marca pracujemy zdalnie. Także na początku wydawało nam się, że mieszkanie stało się naszym więzieniem. Potem się przyzwyczailiśmy i teraz nie wiem jak wrócimy do biura, do pracy. Jak widzicie, niektórym urosły brody nawet. Z doświadczenia wiem, że naprawdę nic nie trzeba robić w tym kierunku i nawet nie trzeba się golić i samo coś urośnie. A 3 miesiące temu spadłem z drabiny i złamałem kolano. Kłykieć mi się zrósł, ale mam jeszcze złamane 2 łąkotki. Jak lekarze twierdzą, do operacji, a ja twierdzę, że się będę modlił, bo Bóg może chcieć inaczej. Ale cieszę się, że pozostawiłem w końcu kulę po 3 miesiącach i mogę w miarę możliwości jakoś truptać. I brakuje mi, kończąc, brakuje mi spacerów. Wiecie, że większość z was wie, że z Asią lubimy chodzić, truptać kilometry codziennie dla zdrowia, przyjemności, endorfinek i czegokolwiek innego. No i tego mi też od chyba 4 miesięcy brakuje. Ale pomimo tych różnych doświadczeń, sytuacji, tych różnych zmian w naszym życiu, które mają miejsce ostatnio, jedno jest niezmienne, to znaczy jeden jest niezmienny, Bóg, amen. Bóg się nie zmienia, ani Jego Słowo. Nie ma na Niego wpływu żaden wirus, żadna sytuacja na świecie ekonomiczna i tak dalej, i tak dalej. On się nie zmienia, ani nie zmienia się Jego Słowo. Moje dzisiejsze kazanie, to zwiastowanie nazwałem tak. Jaka jest największa potrzeba człowieka, każdego człowieka, i jak ją zaspokoić? Jak wiecie, każdy człowiek ma jakieś potrzeby. To znaczy, że musimy zaspokajać potrzeby, bo jest nam czegoś brak, a to jest nam niezbędne do życia i do rozwoju. Każdy człowiek potrzebuje zaspokajać swoje potrzeby, żeby żyć i żeby się rozwijać. Są różne pragnienia, chęci, odczucia i staramy się je zaspokajać. Te potrzeby, które mamy, pobudzają nasz organizm do działania, takiego działania, żeby je zaspokoić. A kiedy potrzeba nie zostaje zaspokojona, wtedy co się pojawia? Pojawia się problem. Tak naprawdę całe nasze życie złożone jest z zaspokajania wszelkiego rodzaju potrzeb, żebyśmy mogli żyć i się rozwijać. Nasz organizm potrzebuje fizycznych i duchowych rzeczy, żeby mógł żyć i egzystować. I potrzeby, które mamy w naszym życiu, mają decydujący wpływ na nasze działanie. To, jak działamy, jak reagujemy, jak się zachowujemy. Wiem z doświadczenia, a wcześniej o tym czytałem, że najgorszą rzeczą, żeby pójść do hipermarketu na zakupy, jest, jak się idzie głodnemu. Wiecie dlaczego? Że wtedy kupicie wszystko, co trzeba i nie trzeba, bo jesteście głodni. Wszystko, co widzicie w sklepie, jest dobre, przydatne i po prostu i byście to zjedli. A więc potrzeby mają decydujący wpływ na nasze działanie.
Przypomnijmy sobie przez chwilę, jakie mamy potrzeby na co dzień, każdy z nas. Są to potrzeby fizjologiczne, a więc warunkujące przetrwanie i prawidłowe funkcjonowanie. Na przykład potrzeba odżywienia, wypoczynku i snu. Każdy z nas tego potrzebuje. Potrzeba bezpieczeństwa. Chodzi o takie poczucie bezpieczeństwa, a więc dążenie do bezpieczeństwa osobistego i socjalnego, zapewnienie sobie pracy i dochodów. Kolejna potrzeba to potrzeba przynależności, a więc potrzeba miłości, kochać i być kochanym, potrzeba przyjaźni, przywiązania, akceptacji, potrzeba kontaktu z innymi osobami, innymi grupami, inaczej potrzeba relacji międzyludzkich, prawda? Popatrzcie w tym doświadczeniu, jak ta potrzeba, jak tą potrzebę trudno się realizuje, prawda? Dzięki Bogu za dodatkowe spotkania w naszym kościele, w innych kościołach, za dodatkowe nabożeństwo w niedzielę na przykład. Dlatego, że mamy potrzebę przede wszystkim spotkać się z naszym Panem i Bogiem w Duchu Świętym, mieć z Nim społeczność i relacje, ale potrzebujemy również spotkać się jedni z drugimi. Amen? Czy potrzebujesz tego, bracie, siostro? Czy nie również dlatego tutaj jesteś dzisiaj, że możemy się chociaż zobaczyć, może jeszcze nie możemy się uściskać, być blisko siebie. Ale potrzebujemy relacji jedni z drugimi. Inne potrzeby, które mamy jako ludzie, potrzeba uznania, a więc pewnego rodzaju sukcesu, uznania przez samego siebie oraz szacunku i uznania przez innych. Tego też potrzebujemy do normalnego funkcjonowania w naszym życiu i do rozwoju. Kiedy mąż, mężczyzna, ojciec naprawi coś w domu, to jest z tego dumny, zadowolony, bo coś działa. A jeszcze jak za to zostanie pochwalony, no nic cenniejszego jak zadowolona czy szczęśliwa żona, prawda, mężowie, bracia? Amen? Czy nie? Oraz potrzeba samorealizacji, a więc możliwość rozwoju osobistego i wyrażania samego siebie w działaniu. I tutaj mogą to być nasze jakieś hobby, mogą to być właśnie jakieś uprawianie sportu, bieganie, chodzenie i tak dalej, i tak dalej. Ale w tych wszystkich potrzebach, ja tylko część z nich wymieniłem, w tych wszystkich potrzebach, które dotyczą naszego ciała i naszej duszy, jest też potrzeba duchowa i to jest najważniejsza potrzeba w życiu każdego człowieka. I tą najważniejszą potrzebę, potrzebę duchową, najważniejszą potrzebę w życiu każdego człowieka nazwałem pokojem z Bogiem. Dlatego, że każdy człowiek potrzebuje mieć pokój z Bogiem, potrzebuje mieć relację z Bogiem. To wszystko, jak dobrze pamiętacie i wiecie, zmienił grzech. Od Adama i Ewy i aż do dzisiaj. I grzech od zawsze burzy, niszczy pokój człowieka z Bogiem, relacje człowieka z Bogiem. Dlatego jesteśmy na wojnie duchowej. Cały świat od tamtego czasu grzechu w Edenie jest na wojnie. A wojna jest przeciwieństwem pokoju. Ale żaden człowiek sam z siebie nie zdoła przywrócić relacji z Bogiem, nie zdoła mieć pokoju z Bogiem, dlatego że każdy człowiek jest grzeszny, a Bóg jest święty. Możemy starać się i staramy się zaopatrywać, zaspokajać potrzeby innego, te wszystkie, które wymieniłem przedtem, które dotyczą naszego ciała i naszej duszy nawet. Ale tej jednej, najważniejszej, największej potrzeby w życiu każdego człowieka nie jesteśmy sami, żaden człowiek nie jest sam w stanie zaspokoić. Jak zatem zaspokoić tą najważniejszą potrzebę? I dzisiaj chciałbym mówić o tej najważniejszej potrzebie, nie o tamtych innych.
o tej najważniejszej potrzebie w życiu każdego człowieka. Jak w takim razie zaspokoić w swoim życiu potrzebę, a więc posiadania pokoju z Bogiem? Ponieważ sami nie jesteśmy tego zaopatrzyć, sami nie jesteśmy w stanie zaspokoić tego pragnienia, tej potrzeby, Bóg uczynił swój cudowny plan. I żeby zobrazować ten plan, przeczytam Dzieje Apostolskie, rozdział 16, werset 30-31. I przez chwilę zatrzymam się na tej historii. A więc Dzieje Apostolskie, rozdział 16, werset 30-31. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. A więc w pierwszym wieku pewien wstrząśnięty do głębi stróż więzienia zapytał dwóch chrześcijańskich przywódców, Pawła i Sylasa, co mam czynić, abym był zbawiony? Popatrzcie, ten człowiek miał pracę, można powiedzieć, że miał dobrą pracę. Nie wiem, czy był z niej bardzo zadowolony, czy mniej, ale miał pracę, która na pewno przynosiła mu jakiś zysk, jakiś status społeczny. Był stróżem w więzieniu i to ważnym człowiekiem. Więc jego potrzeby były zaspokajane. Ale coś w jego życiu się wydarzyło nagle, pewnej nocy, o północy, pewnego dnia, w Filipii, w więzieniu, tam, gdzie mieszkał i tam, gdzie pracował. Coś się wydarzyło, co uświadomiło mu jego najważniejszą i największą potrzebę, jaką miał w swoim życiu, o której do tej pory nie miał może pojęcia. Przypomnijmy sobie na chwilę tą historię, Dzieje Apostolskie, rozdział 16. Paweł i Sylas podróżują po różnych miejscowościach, miastach i miasteczkach, aż docierają do Filipii. Tam są przez kilka dni. Głoszą Ewangelię o tym, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, że umarł i zmartwychwstał dla każdego człowieka, aby każdemu człowiekowi dać pokój z Bogiem, aby każdy człowiek mógł mieć relację z Bogiem, aby każdy człowiek mógł stać się Jego dzieckiem, Jego uczniem, Jego synem i Jego córką, światłością świata. I w pewnym momencie za Piotrem i Sylasem zaczęła pewna dziewczyna chodzić, która, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, 16 rozdziale, miała ducha wieszczego, a więc wróżyła. Ona była niewolnicą, a więc należała do innych ludzi, do innych panów i oni czerpali z tego zysk. I ona tak długo chodziła za Pawłem i Sylasem i mówiła, o wy mężowie Boży, chodziła za nimi cały czas, nie dawała im spokoju, nękała ich. W końcu Paweł w imieniu Jezusa Chrystusa zgromił ją, zgromił ducha i wyrzucił demona, ducha złego, który był w niej. I kiedy jej panowie to zobaczyli, uświadomili sobie, że stracili zysk nagle, stracili źródło swoich zysków, no bo teraz ona już nie będzie mogła robić to, co robiła wcześniej, kiedy była opętana. No i w akcie zemsty Paweł i Sylas zostali aresztowani, zostały zdarte z nich szaty, zostali pobici, wychłostani i wrzuceni do więzienia. I o północy modlili się i śpiewali razem. I wtedy coś się wydarzyło, trzęsienie ziemi, więzienie Filipii, północ. Świadkiem poprzednich wydarzeń był ten stróż więzienia właśnie, o którym czytaliśmy w wersecie 30-31. On wiedział, co się wydarzyło, kim jest Paweł i Sylas. Nie wiem, ile słyszał z tego, co głosili wcześniej, ale wiedział, dlaczego są w więzieniu. Był przy tym, jak ich oskarżyli, pobili, aresztowali i kazali wrzucić do więzienia. Słuchajcie, i o północy zobaczył trzęsienie ziemi. Oni byli zakuci w dyby, nogi ich były zakute w dyby. Wszystkie więzy się otworzyły. Bramy więzienia wszystkie się otworzyły.
Chciał popełnić samobójstwo ten człowiek, stróż więzienny, ale Paweł zawołał do niego, nie rób tego, jesteśmy tutaj. I wtedy ich wyprowadził na zewnątrz, padł do ich stóp i powiedział ten stróż więzienia, na podstawie tego, co słyszał i widział i doświadczył przed chwilą w tym więzieniu, w środku nocy. Zapytał się, panowie, co mam czynić, aby być zbawionym? Popatrzcie, uświadomił sobie, że to, co najważniejsze, że najważniejsza potrzeba jego życia do tej pory, ta duchowa potrzeba pokoju z Bogiem, do tej pory nie została zaopatrzona, do tej pory nie została zaspokojona. List do Rzymian 3,23, Paweł pisze, ten sam Paweł, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Więc oprócz Pana Jezusa nie było ani jednego człowieka na tej ziemi do tej pory i nie będzie bez grzechu. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I Pismo Święte opisuje życie człowieka, który nie ma pokoju z Bogiem, wymieniając następujące grzechy. Posłuchajcie. Nieczystość, to znaczy cudzołóstwo, nierząd, pożądliwość, słowa nieczyste, zabójstwo, bałwochwalstwo, magia, chciwość, kradzież, zawiść, to znaczy zazdrość, zła żądza, miłość próżnej chwały, nienawiść. Dalej, kłamstwo, czyli fałszywe świadectwo, fałszywe przysięgi, hipokryzja, obmowa. Następnie złość, czyli gniew, niepodporządkowanie się, kłótliwość, perwersyjność, zły charakter, plotki, obraźliwe wyzwiska, krzywda, wprowadzanie w błąd. Następnie pycha, czyli zarozumiałość, próżność, arogancja. Potem niestałość i głupota i wreszcie pijaństwo i nieumiarkowanie. I o tym wszystkim czytamy w Nowym Testamencie, Bożym Słowie, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i każdy człowiek potrzebuje personalnie, osobiście, indywidualnie zaspokoić najważniejszą swoją potrzebę. I to jest potrzeba duchowa, pokój z Bogiem, mieć relację z Bogiem. Ten sam apostoł Paweł w liście do Rzymian, 6 rozdziale, 23 wersecie napisał tak, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. A więc zapłatą za grzech jest śmierć, ale Bóg wprawił w ruch swój plan, wspaniały i cudowny plan, którego celem było zbawienie każdego człowieka, ciebie i mnie, od grzechu i od sądu oraz uwolnienie całego stworzenia od podległości grzechu i od przekleństwa. Jak tego dokonał? Poprzez to, że najpierw zapowiadał przez setki i tysiące lat, że na świat pewnego dnia przyjdzie Mesjasz, który umrze i weźmie na siebie grzech całego świata, najpierw weźmie na siebie grzech całego świata, potem z tym grzechem całego świata na sobie pójdzie na krzyż i umrze. Pierwszy list do Koryntian 15:3. Mesjasz umarł za grzechy nasze według pism. O kim to Bóg przez setki i tysiące lat mówił i kogo zapowiadał? Kim miał być, kim był Mesjasz, który miał przyjść? W języku hebrajskim Hamaszija, to znaczy pomazaniec namaszczony, a więc osoba namaszczona, pomazana przez Boga, szczególna, miała się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i w odpowiedni sposób pojawić na tej ziemi, w historii człowieka, aby przyjść z ratunkiem, z pomocą, ze zbawieniem. Pamiętajmy, że Mesjasz to nie jest nazwisko Pana Jezusa, ale określenie, które podkreśla szczególną pozycję Jego namaszczonego, jako namaszczonego wybrańca Bożego. Odpowiednik grecki to jest Chrystus,
A więc pamiętajmy, że kiedy za każdym razem mówimy Chrystus, to mówimy Mesjasz, czyli pomazaniec, człowiek namaszczony przez Boga. W Izraelu, w tamtych czasach, w starożytności, namaszczeni, pamiętacie, kto był namaszczony? Kto był namaszczany wtedy? A na czym polegało namaszczenie? Namaszczenie w czasach biblijnych polegało na wylaniu olejku na głowę osoby wyznaczonej do pełnienia jakiejś funkcji lub do sprawowania władzy. Pamiętacie? Przy tym były modlitwy. To była zawsze wielka uroczystość, wielka chwila, coś wyjątkowego. Czy pamiętacie, kto w Izraelu bywał namaszczony? Królowie, kto jeszcze? Kapłani i kto jeszcze? I prorocy. A więc kapłani byli namaszczani na urząd kapłański, ludzie namaszczani na urząd kapłański, którzy stawali się kapłanami, byli namaszczani w taki sposób. Więc też stawali się pomazańcami, osobami namaszczonymi. Trzecia Mojżeszowa, 8 rozdział, 12 werset. Również prorocy, Pierwsza Królewska, 19 rozdział i 16 werset oraz Księga Izajasza 61:1. A także królowie, którzy wstępowali na tron, byli namaszczani. Pierwsza Księga Samuela, rozdział 16, werset 13. Ale rola Mesjasza, zadania Mesjasza, zadanie Mesjasza, tego namaszczonego przez Boga było zupełnie jeszcze większe i ważniejsze. Można powiedzieć, że Mesjasz to była osoba, która była, to był namaszczony nad namaszczonymi wszystkimi. To był pomazany przez Boga, pomazaniec nad pomazańcami wszystkimi, którzy byli do tej pory. Bóg zapowiedział, że przez przyjście Mesjasza zbawi ludzi, wyratuje, naprawi relacje człowieka z Bogiem, a więc da każdemu człowiekowi możliwość zaspokojenia jego największej potrzeby w życiu. Aby miał pokój z Nim, aby miał pokój z Bogiem. Naprawi relację człowieka z Bogiem, która została utracona, zniszczona przez grzech człowieka. I tak już powiedziałem wcześniej, stanie się to w określony sposób, w określonym czasie i w określonym miejscu. I Bóg zapowiadał przez tysiące lat, przez proroków i przez całe Pismo Święte, przez naród wybrany, objawił całemu światu, kim On jest i czego oczekuje od każdego człowieka. W Bożym Słowie mamy około 450 proroctw mesjańskich. Nazywamy je mesjańskimi, dlatego że te wszystkie proroctwa mówią o nadejściu Mesjasza, Bożego Pomazańca. Mówią, kim On jest, kiedy ma przyjść, gdzie ma przyjść, co ma zrobić. Jak ten cudowny Boży plan ratunku człowieka zostanie przez Niego zrealizowany, to wszystko Bóg zapowiedział setki, a nawet tysiące lat wcześniej. Mam kilka fragmentów i zacytuję, bo one są bardzo ważne. I chciałbym je właśnie w tym czasie, w którym teraz jesteśmy, chciałbym je przypomnieć wam, byśmy mieli świadomość, jak Boży plan od początku do końca był, jest i będzie zrealizowany. Bo w ten sposób przyszedł Mesjasz ponad 2000 lat temu na tą ziemię. A więc Bóg obwieszcza przyjście tego, który miażdży szatanowi głowę. Będzie to człowiek i urodzi się z kobiety. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, 15 werset. Wypełnienie Rzymian, rozdział 5. Następnie Bóg mówi, że prarodzicem Mesjasza będzie Abraham. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 12, werset 3. Wypełnienie w Ewangeliach, między innymi Mateusza 1:1. Dalej, Mesjasz będzie potomkiem Dawida, druga księga Samuelowa, rozdział 7. Mateusz, rozdział, wypełnienie Mateusz, rozdział 1. Narodzi się z dziewicy, proroctwo w księdze, zapisane w księdze Izajasza, ponad 700 lat przed narodzeniem Mesjasza. Izajasza, rozdział 7, Jeremiasz, rozdział 31, wypełnienie między innymi Ewangelia Łukasza, rozdział 1. Dalej, Bóg zapowiedział, że Mesjasz urodzi się w Betlejem.
Księga Micheasza, rozdział 5, werset 1. Wypełnienie Nowy Testament, zwłaszcza Ewangelię, w tym Mateusza, rozdział 2. Bóg mówi dalej, urodzi się w czasach, gdy pokolenie Judy utraci już godność królewską, czyli w czasach króla Heroda i Cesarstwa Rzymskiego. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 49, werset 10. Wypełnienie między innymi Ewangelia Jana, rozdział 9. Dalej Bóg mówi, że Mesjasz przyniesie Królestwo Boże, które na początku będzie małe i nieznaczące jak kamyk, ale potem skruszy wszystkie wielkie królestwa i stanie się górą trwającą na wieki. Księga Daniela, rozdział 2. Wypełnienie między innymi Ewangelia Mateusza, rozdział 13. Jego narodzeniu towarzyszyć będą znaki na niebie, gwiazda. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 24 o tym mówi. Wypełnienie Mateusza, między innymi, rozdział 2. Oddadzą Mesjaszowi pokłon królowie wschodu i ofiarują mu złoto i kadzidło. O tym mówi Psalm 72. Wypełnienie między innymi Ewangelia Mateusza, rozdział 2. Mesjasz objawi się przede wszystkim w Galilei. O tym prorokował Izajasz w rozdziale 9. Wypełniło się to między innymi w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale. Mesjasz będzie uzdrawiał ślepych i głuchych. Księga Izajasza, rozdział 35 i rozdział 42. Wypełnienie, 4 Ewangelie, w tym Ewangelia Marka, rozdział 10, rozdział 7. Mesjasz będzie uzdrawiał chromych i niemych. Księga Izajasza, rozdział 35. Wypełnienie, Nowy Testament, Ewangelie, w tym Mateusza, rozdział 12 i rozdział 9. Mesjasz będzie głosił dobrą nowinę ubogim, ludziom złamanym na duchu, niewolnikom wolność, wyzwolenie więźniom i miłosierdzie od Pana. Księga Izajasza, rozdział 61. Wypełnienie między innymi Ewangelia Łukasza, rozdział 4. Mesjasz będzie nauczał w przypowieściach. Księga Izajasza, rozdział 6. Wypełnienie między innymi rozdział 13 Ewangelii Mateusza. Mesjasz będzie przemawiał jako ten, kto ma władzę u Boga. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 18. Wypełnienie proroctwa, między innymi Ewangelia Jana, rozdział 12. Mesjasz będzie człowiekiem, ale objawi się jako Bóg. Księga Jeremiasza, 23 rozdział. Wypełnienie między innymi Ewangelia Jana, rozdział 10. Mesjasz zawrze nowe przymierze, a jego prawo będzie wypisane w sercach. Księga Jeremiasza, rozdział 31. Wypełnienie między innymi Mateusza, 26 rozdział, list do Hebrajczyków, 8 rozdział, kilka wersetów. Mesjasz dokona triumfalnego wjazdu do Jerozolimy, ale pokornie. Przyjedzie na oślicy, a nie na rumaku jak władca. Księga Zachariasza, rozdział 9. Wypełnienie proroctwa z Zachariasza, rozdziału 9, między innymi Ewangelia Jana, rozdział 12, Ewangelia Łukasza, rozdział 21. Zostanie wydany za 30 srebrnych monet wrzuconych do skarbca świątyni. Proroctwo z Księgi Zachariasza, rozdział 11. Wypełnienie, Księga Ewangelia Mateusza, 26 rozdział i 27. Mesjasz zostanie skazany na śmierć niesprawiedliwym wyrokiem. Księga Izajasza, rozdział 53. Wypełnienie, Ewangelia Jana, 18 rozdział, 22, 19 rozdział. Zostanie zaliczony do złoczyńców, ponieważ weźmie na siebie grzechy innych. Księga Izajasza, rozdział 53. Wypełnienie Łukasza, Ewangelia Łukasza, rozdział 23, Ewangelia Jana, rozdział 19. Będzie się modlić za swoich wrogów. Księga Izajasza, znów 53 rozdział. Wypełnienie Łukasza, 23. Podzielą między siebie jego szaty. Psalm 22. Wypełnienie tego proroctwa z Psalmu 22, Ewangelia Jana, rozdział 19. Mesjasz zmartwychwstanie trzeciego dnia. Księga Ozeasza, rozdział 6. Wypełnienie
Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, Ewangelia Jana, 20 rozdział, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Mesjasz pokona śmierć. Proroctwo z Księgi Izajasza, 25 rozdziału, wypełnienie, objawienie Jana, rozdział 1. Mesjasz wstąpi do nieba, skąd pochodzi i gdzie otrzyma wieczną władzę nad wszystkimi narodami. Księga Daniela, rozdział 7 i Przypowieści, rozdział 30. Wypełnienie, Dzieje Apostolskie, rozdział 1, Ewangelia Jana, rozdział 3. Jeszcze dwie rzeczy, bo są dlatego, że czytam o nich, to nie są wszystkie, bo powiedziałem, że jest ich około 450, ale te takie najważniejsze, jeszcze dwie, wymieniam w tej chwili. Mesjasz jest Synem Bożym i Bogiem i będzie królował na wieki. Pierwsza Księga Kronik, rozdział 17, Księga Izajasza, rozdział 9, a wypełnienie tego proroctwa Łukasza, pierwszy rozdział. I wreszcie zmartwychwstały Mesjasz żyje na zawsze. Izajasza, 53 rozdział, proroctwo, Księga Daniela, rozdział 7 i znów Księga Izajasza, rozdział 9, a wypełnienie Ewangelia Marka, rozdział 16, Mateusza, 28, Łukasza, 1. Specjalnie wymieniłem te wszystkie, które przygotowałem, proroctwa, żeby przypomnieć wam i sobie i pokazać, jak Bóg przygotowywał naprawdę od setek i tysięcy lat. Przygotowywał człowieka na swój cudowny plan zbawienia, żeby najważniejszą w życiu każdego człowieka potrzebę duchową zaspokoić, aby człowiek miał z nim relację, miał pokój z Bogiem. Dlatego Bóg postanowił przysłać na tą ziemię swojego pomazańca, swojego Syna, Bożego Syna. Czy proroctwa mesjańskie mogły się spełnić na więcej niż jednej osobie? Nie. Tak jak odciski palców, tak jak wzór DNA każdego człowieka, tak jak wzór naszych siatkówek, naszego oka, identyfikuje to, te wszystkie rzeczy identyfikują tylko jedną osobę. Tak samo jest z proroctwami biblijnymi, które wskazywały tylko na jednego Mesjasza, tylko na jedną osobę, tylko na jednego pomazańca Bożego. Kto nim był, bracia i siostry? Kto przyszedł 2000 lat temu na tą ziemię jako Mesjasz, jako Boży pomazaniec, jako Boży Syn? Tą osobą był Jezus Chrystus. Amen? Tą osobą był Jezus Chrystus i ponad 2000 lat temu to się wydarzyło. Pewnego dnia narodził się Jehoszua, którego nazywamy Jezusem. Jehoszua to Jahwe zbawia, Jahwe jest zbawieniem. Tak brzmi jego imię. Takie imię kazał nadać narodzonemu dziecku sam Bóg. Ewangelia Mateusza, rozdział 1, werset 20-21. Józefie, synu Dawida, tak mówi anioł do niego. Nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego, a urodzi syna i nadasz mu imię Jehoszua, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Dlatego imię Zbawiciela Świata powinno być traktowane z zasługującym na to największym szacunkiem. Apostoł Paweł w liście do Filipian w drugim rozdziale od 9 do 11 wersetu o tym pisze. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jehoszua zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jehoszua jest Hamaszija, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus Mesjasz jest Panem ku chwale Boga Ojca. Dlatego tak wiele świadectw daje nam Bóg, tak wiele świadectw daje nam Bóg, przede wszystkim przez Pismo Święte, przez Słowo Boże, przez Biblię, o tym, że to Jezus Chrystus był ten, który 2000 lat temu urodził się w Betlejem, tam, w stajence. Był tym zapowiedzianym od wieków, od tysięcy lat, Mesjaszem, Bożym pomazańcem, Bożym Synem. Już anioł z nieba
dał takie świadectwo. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, wersety 10-11. Lecz anioł rzekł do nich, do pastuszków, którzy byli tam na polach z owcami: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida, więc Betlejem, narodził wam się Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Dzisiaj Mesjasz się wam urodził. Dalej, świadectwo uczniów Jezusa. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza. Andrzej mówi do Piotra: znaleźliśmy Mesjasza. W końcu jest. Przez tyle wieki zapowiedziany, przez tyle wieków opisywany, obiecywany. W końcu jest, w końcu przyszedł, znaleźliśmy go. To jest Ewangelia Jana, rozdział 1, 40-41 werset. A w innym miejscu, w Cezarei, Pan Jezus pyta się: a wy za kogo mnie uważacie, swoich uczniów? A Szymon Piotr rzekł: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Mateusza, rozdział 16, werset 15. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Ale widzimy też inne świadectwa w Bożym Słowie, w Biblii. Popatrzcie, nawet duchy nieczyste, demony składały świadectwo. Ewangelia Łukasza, rozdział 4, werset 41. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Syn Boży. Lecz On, to znaczy Jezus, Jehoszua, Mesjasz, gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Świadectwo ludzi, których Pan Jezus spotykał na swojej drodze. Pamiętacie Samarytankę przy studni Janowej? Ewangelia Jana, rozdział 4, wersety 25-26. Rzekła do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz. Chyba wszyscy to wiemy w Izraelu, że przyjdzie Mesjasz. I w Samarii o tym wiemy, że przyjdzie Mesjasz. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Objawi nam wszystko. I kiedy Pan Jezus objawił jej wszystko, jak wygląda jej życie, ilu miała mężów i czego potrzebuje tak naprawdę w swoim życiu, że najważniejsza potrzeba w życiu jej, tej Samarytanki, do tej pory nie została zaspokojona, zaopatrzona. Mówi do niej: jestem nim ja, który z tobą mówię, z którym z tobą rozmawiam. Ja nim jestem. A przy świadectwie uzdrowienia chorego przy sadawce Betesda, Jana 5, rozdział 39, werset, Jezus mówi tym gapiom zdziwionym: badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A w Ewangelii Jana w rozdziale 20, 30, 31 werset tak czytamy: i wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jehoszua jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. A więc Jezus z Nazaretu był tym obiecanym Mesjaszem, przyszedł na tą ziemię, Bożym pomazańcem, stał się prorokiem, kapłanem, a przede wszystkim był królem. Był prorokiem, ponieważ nauczał i głosił Ewangelię, dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Był kapłanem, ponieważ złożył w ofierze samego siebie na krzyżu. On stał się barankiem ofiarnym, barankiem Bożym. Jako ofiarę przebłagalną za grzechy całej ludzkości, za twój i mój grzech. I był królem, ponieważ jest Panem i Królem Wszechświata. Jak to napisał Jan w objawieniu, rozdział 19, werset 16. On jest Królem Królów i Panem Panów. Jezus Chrystus. Bracia i siostry, drodzy słuchacze,
Każdy człowiek, każdy z nas ma w swoim życiu jakieś potrzeby do zrealizowania, ma w życiu jakieś potrzeby, które musi zaspokoić, żeby jego życie mogło trwać, żeby życie mogło się rozwijać, zmieniać. I wielu z nas może zadbać o potrzeby naszego ciała, staramy się dbać o potrzeby naszego ciała, staramy się także dbać o potrzeby naszej duszy. Ale żeby zadbać o naszego ducha i o tą najważniejszą potrzebę, potrzebujemy Boga, Jego planu, Jego łaski, Jego miłości. Potrzebujemy Jezusa Chrystusa, Mesjasza, bo tylko On może zaspokoić tą najważniejszą potrzebę w życiu każdego człowieka. Ale tak samo jak inne potrzeby, ta najważniejsza potrzeba nie może być zaspokojona raz na zawsze. Podobnie jak na przykład nie możemy przyjąć raz takiego posiłku, żeby później już nie jeść przez całe życie, prawda? Może ktoś by chciał, ale jest to niemożliwe. Nie możemy zaspokoić potrzeby jedzenia, przyjmowania pokarmów w taki sposób, że raz przyjmiemy taki pokarm i już całe życie nie będziemy potrzebowali jeść. Nie. Ciągle będziemy potrzebowali jeść do końca naszego życia. Inny przykład. No nie da się w żaden sposób zasnąć albo mieć taki sen, żeby wyspać się na całe życie, to znaczy, żeby już nie trzeba było nigdy więcej pójść spać i mieć sen. Albo nie da się raz na zawsze mieć taki odpoczynek, tak odpocząć w życiu, że już nigdy nie będę zmęczony i że już nigdy nie będę potrzebował odpoczynku, prawda? Jest to niemożliwe. Czyli podobnie jest z tą najważniejszą potrzebą w życiu, a więc potrzebą pokoju z Bogiem. Do tego potrzebujemy Mesjasza, Jezusa Chrystusa, a więc każdy człowiek potrzebuje przyjść do Niego, wyznać swój grzech, poprosić Go o przebaczenie, o oczyszczenie. Wtedy On w swojej miłości, w swojej łasce obdarowuje człowieka i uwalnia z grzechów, z różnych związań, łańcuchów, daje wolność, daje łaskę. Człowiek staje się nowym stworzeniem, jego dzieckiem, jego synom, jego córką. Ale nasze życie dynamicznie się zmienia, prawda? Nasze życie zmienia się każdego dnia. Dzisiaj jesteśmy w takich okolicznościach w naszym mieście, w naszym kraju, na naszym kontynencie, na świecie, w jakich jesteśmy z koronawirusem. Byliśmy już w innych okolicznościach, w jakichś innych kiedyś też będziemy. Życie ciągle się zmienia. Okoliczności się zmieniają. Przychodzą różne doświadczenia, różne problemy. I to wszystko ma wpływ na nasz pokój z Bogiem. Dlatego to słowo nie tylko jest skierowane do tych, którzy jeszcze nigdy nie doświadczyli pokoju z Bogiem, czyli jeszcze nigdy nie oddali swojego życia Bogu, a mogą to zrobić dzisiaj, teraz. Zaraz w krótkiej modlitwie przyjść do Boga. Ale to słowo też kieruje, bracia i siostry, do was i do siebie. Dlatego, że każdy z nas potrzebuje każdego dnia mieć tą potrzebę zaspokojoną w swoim życiu. A to rozpoczęło się w tym dniu, kiedy oddaliśmy nasze życie Bogu, ale musimy to pielęgnować i ta potrzeba musi być zaspokajana każdego dnia. Dlatego, że tak jak powiedziałem, po pierwsze jesteśmy na wojnie, po drugie przychodzą do nas różne doświadczenia, różne sytuacje, które powodują, że ten pokój z Bogiem, że relacja z Bogiem, że społeczność z Bogiem, twoja i moja, nasza, że coś może to zachwiać, coś może to zepsuć. Dlatego dzisiaj chciałbym przede wszystkim zaprosić was do takiej modlitwy. Za chwilę, abyś pomyślał o
tej najważniejszej potrzebie w swoim życiu. Po pierwsze, abyś pamiętał, co jest najważniejszą potrzebą w swoim życiu. Żebym ja pamiętał, co jest najważniejszą potrzebą w moim życiu. Oprócz wielu różnych potrzeb, które dzisiaj wspominałem, ta jedna najważniejsza i największa to to, abyśmy mieli pokój z Bogiem. Amen? To to, abyśmy mieli relację z Nim, abyśmy mieli ciągłą społeczność z Nim. Żeby nigdy nic tego nie zaburzyło w twoim życiu. Dlatego, że Pan Jezus, Mesjasz, umarł. Jezus z Nazaretu, Boży Syn, pomazaniec Boży, który ponad 2000 lat temu urodził się w Betlejem, mieszkał najpierw w Nazarecie, potem w Kafarnaum, umarł w Jerozolimie na Golgocie, za twój i mój grzech zmartwychwstał, z Góry Oliwnej wzniósł się do góry, wrócił do domu Ojca, tam gdzie od zawsze jest Jego miejsce, na swój tron, szykuje miejsce w domu Ojca dla swoich dzieci, dla ciebie i dla mnie i powróci pewnego dnia, już wkrótce. Pragnie, abyśmy byli gotowi na Jego przyjście. Bracia i siostry, w tym czasie, w którym dzisiaj jesteśmy, w którym teraz żyjemy, tak zwanych świąt na całym świecie, niestety to, co dzieje się na całym świecie i to, co jest nazywane świętami, niestety już tak bardzo odbiega od źródła, od tego, co ludzie powinni świętować, z czego powinni się cieszyć, jak bardzo odbiega od tego żłóbka w Betlejemie 2000 ponad lat temu. Dlatego chciałbym, abyście pamiętali, abyśmy pamiętali i abyśmy tą dobrą nowinę przekazywali innym, że największym i najlepszym prezentem, jaki mogliśmy otrzymać od Boga, był Mesjasz, był Boży Pomazaniec, Jezus Chrystus, Boży Syn, który przyszedł i oddał swoje życie po to, aby każdy człowiek mógł mieć pokój z Bogiem. Dlatego jeśli miałbym wam coś życzyć, a mam co wam życzyć, chcę wam życzyć nie tylko dzisiaj, nie tylko jutro, ale każdego dnia i zawsze chcę wam życzyć jednego i sobie, abyśmy mieli pokój z Bogiem. Abyśmy trwali w pokoju z Bogiem. Bez względu na okoliczności, wirusy, sytuacje, choroby, braki, zmiany w twoim życiu, osobistym, personalnym, firmowym, rodzinnym i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam do modlitwy. Powstańcie, kochani.